ty, a jeśli trochę się oddalimy, po prostu dla tych, którzy próbują to zrozumieć, oczywiście dla wielu jest to nowy koncept. Jest oczywiście rodzaj piramidy. Teraz polecałbym tym, którzy oglądają, aby proszę iść do strony internetowej Jana. Później pod filmem podlinkuję wszystko, ale jest wykres, który pokazujesz. Opracowałeś. Czy mógłbyś wyjaśnić ten wykres? Tak, więc bardzo patrzyłem na to, jak jest polityka i jak to płynie, jak polityka płynie wokół planety. Więc nie chodzi o wszystko. Oczywiście rząd tworzy politykę w konkretnych kwestiach, ale kiedy mówimy o naprawdę dużych, to co moglibyśmy nazwać globalnymi agendami, więc takie rzeczy jak zrównoważony rozwój i międzynarodową reformę bankowości i tak dalej. Zaczyna się to zwykle na globalnym poziomie od dialogu między instytuty badawcze. Mamy globalistyczne instytuty badawcze blisko szczytu i zwykle prowadzą dialog z władzami finansowymi. Więc zaczyna się od władz finansowych i sugerowałbym, że ostateczną władzą finansową na ziemi jest Bank Rozliczeń Międzynarodowych. Potem masz banki centralne, które oczywiście, wiesz, bankują w Banku Rozliczeń Międzynarodowych i są w ciągłym dialogu z think tankami. A te rozmowy trwają lata. To jedna z rzeczy, które myślę, że musimy zrozumieć o globalnym partnerstwie publiczno-prywatnym. Myślą w kategoriach dekad i wieków, być może wiesz, więc omawiają politykę. Oni decydują, jaka jest agenda polityki, ale oni nie ustawodawiają, nie wprowadzają twardej i szybkiej polityki, nie dekretują, że RPA robi to, a UK robi to. Oni po prostu ustalają ramy polityczne, agendę polityczną. Od tego momentu trafia do innych organizacji, które moglibyśmy nazwać dystrybutorami polityki. Więc wiesz, dobrym przykładem byłoby, oferują pieniądze na pomoc. Oferują pieniądze na pomoc w zamian za zobowiązania polityczne. Więc w tym momencie, nawet wtedy, to nadal nie jest prawo, to nadal nie są twarde i szybkie prawa, ale proszą o zobowiązania polityczne od krajów w zamian za inwestycje. Potem dochodzimy do poziomu rządu. I to na poziomie rządu, gdzie agendy polityczne, pomysły, które zostały, które pochodzą od think tanków, takich jak Rada Stosunków Międzynarodowych i ludzi takich jak oni, Instytut Spraw Międzynarodowych, to następnie jest przekształcane w politykę. I przepisy, które nas dotyczą prosto na naszych progach. Więc to jest przez pryzmat rządu, że globalne agendy w odniesieniu do tego, na co globalne partnerstwo publiczno-prywatne dąży, jest przekształcane w sztywna i szybka polityka i legislacja, które następnie rząd następnie narzuca to nam. Sądzę, że bardzo dobrym przykładem zrównoważonego rozwoju jest to, o czym mówi Klub Rzymski, o konieczności przeniesienia nas do nowego modelu ekonomicznego, aby ratować planetę, o którym argumentują. Dawno temu, pod koniec lat 60., 70., to zostało przekształcone w organizacje rządowe, które ja bym określił jako dystrybutorzy polityki na bardziej formalną agendę, jak Agenda 21, a potem na takie rzeczy, jak cele zrównoważonego rozwoju. A potem w Wielkiej Brytanii to jest przekształcane w konkretną, twardą politykę, więc w Wielkiej Brytanii mamy politykę netto zero. A potem mamy wszystkie prawa i wszystko, co wychodzi, aby egzekwować politykę netto zero. Więc coś, co zaczęło się na poziomie globalistycznym, wiesz, pół wieku temu jest teraz sztywną i szybką polityką, której wszyscy podlegamy. I wszyscy jesteśmy temu poddani. Tak, mam przed sobą twój diagram i hierarchię. Wyglądało to mniej więcej tak. Na samym szczycie masz decydentów, o których teraz mówisz i decydentami mogą być na przykład Bank Rozliczeń Międzynarodowych oraz banki centralne.
więc są tam na górze, a potem i tuż pod nimi masz Światowe Forum Ekonomiczne, Klub Rzymu, Chatham House, Fundację Rockefellera i tak dalej. Więc teraz oni, teraz by zrobili sugestie polityki i nie mogą tego egzekwować, ale rządy na całym świecie wydają się przyjmować te polityki w wielu aspektach, nieprawdaż? Bardzo ci dziękuję. Oni tego nie egzekwują, wybierają nie iść drogą ustawodawstwa i myślę, że jest na to powód, ponieważ wtedy nie możesz skierować na nich palec odpowiedzialności. Ale egzekwują to w sensie, że jeśli pomyślisz o Międzynarodowym Banku Rozliczeniowym, powiedziałeś mi wcześniej, że miałeś Johna Titusa. Wcześniej, że banki są w stanie kontrolować pieniądze. Więc Bank Rozliczeń Międzynarodowych i banki centralne kontrolują pieniądze. Tworzą je z niczego. To jest to, co profesor Richard Werner nazwał wróżkowym pyłem. Więc jeśli masz ten poziom uprawnienia, które otrzymujesz, będąc jedynymi ludźmi na Ziemi, którzy mogą tworzyć pieniądze z niczego, więc wiesz, że to jest naprawdę potężne, chociaż rządy nie są... Cóż, dotychczas można by powiedzieć, że rządy nie były zmuszone do przestrzegania polityki, ale oczywiście teraz jesteśmy w sytuacji bezpośredniej. Znane mi z Catherine Austin Fitch i Johna Titusa. Teraz jesteśmy w sytuacji, gdy bezpośrednio kontrolują politykę fiskalną. Więc jeśli w zasadzie kontrolują co rządy, co wydatki publiczne, to jest podatek bez reprezentacji, to jest prawdziwy deal breaker demokracji, ponieważ wiesz, wybieramy naszych polityków i oczekujemy, że będą decydować o rozdzielaniu publicznych funduszy, ale już nie decydują. Ale teraz nie. Robią to centralne banki. Czy rządy nie są w pewien sposób zobowiązane do realizacji niektórych decyzji politycznych? Na przykład Organizacja Narodów Zjednoczonych ma państwa członkowskie, które zobowiązuje się słuchać ich propozycji politycznych. Tak, oczywiście. Są traktaty, są międzynarodowe traktaty i takie rzeczy, które są wiążące. Tak, tak, na pewno. Mam na myśli na przykład, nie pamiętam nazwy traktatu, ale jest traktat chroniący Antarktydę. Więc to jest międzynarodowy traktat, który kraje na całym świecie zgadzają się, przestrzegają i zamierzają chronić środowisko Antarktydy. Nie będą go wykorzystywać. Problem z takimi rzeczami jak to, co w prawie międzynarodowym i tak dalej, nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia dla globalnego partnerstwa publiczno-prywatnego. Oni obecnie dążą do zbierania wszystkich zasobów na Ziemi i skupienie się na czymś, co nazywa się globalnym dobro wspólne. Tak. A wspólne dobro globalne to wszystkie rzeczy na Ziemi, na których polega całe ludzkie życie, ale nikt ich nie posiada. Więc rzeczy takie jak lasy i źródła wody, oceany i niebo, te rzeczy, dla których wszyscy żyjemy, teraz je pochłaniają. W tym Antarktydę. Antarktyda jest częścią wspólnych dóbr globalnych. Więc może być traktat mający na celu zatrzymanie rzekomo eksportu zasobów z Antarktydy. Mam na myśli, wiesz, niewyobrażalne ilości bogactwa mineralnego tam. Ale kiedy przychodzi co do czego, nic z tego nie ma znaczenia, ponieważ oni tworzą prawo, łamią prawo, wiesz, więc to dla nich nie ma znaczenia. Spójrz, są takie ważne, fundamentalne rzeczy. To nie ma znaczenia. A potem pod decydentami masz dystrybutorów polityki, którzy są o jedną pozycję niżej. Najwyższa kadra i niektórzy z tych dystrybutorów polityki to Narody Zjednoczone, MFW, IPCC, którzy zajmują się naszymi zmianami klimatu. Propaganda z Bankiem Światowym, WHO, które obecnie prowadzi filantropów. Zakładam, że wliczasz tam fundację Gatesa i Clintona oraz Sorosa. Tak, nie, fundacje, tak. Tak, więc oni są to w zasadzie think tanki. Chodzi o to, że jest płynne.
myślę, wiesz, ludzie pełnią różne role w różnych czasach. I jedną z rzeczy, które mogą ci się wydawać, jest Bill Gates. Na przykład, wiesz, był na światowej scenie, oczywiście, że był, ma finansowy kontrolujący udział w Światowej Organizacji Zdrowia, ale wiesz, on był na światowej scenie, mówiąc na szczytach Światowej Organizacji Zdrowia i tak dalej. Szeptem, szepce też do uszu premierów i prezydentów, więc wiesz, odbył trochę takiej światowej trasy. Chodzi o to, że spotkał się z naszym premierem Borisem Johnsonem. Myślę, że spotkał się z nim już 4 razy, 5 razy prywatnie. I z przyjemnością mówią, że spotkał się z premierem na osobności, ale nie ma notatek. Nie wiemy, o czym rozmawiali, nie powiedzą nam, bo nie musimy wiedzieć. Więc w tym sensie wiemy jednak z komentarzy byłego doradcy Borisa Johnsona, Dominika Cummingsa, wiemy, jak przebiegały te rozmowy, nie znamy ich treści, ale wiemy, jak przebiegały, bo on o tym mówił to. I on po prostu powiedział, wiesz, pomysł pochodzi od ludzi Gatesa. Nazwał ich ludźmi Gates, czyli ludzie Gates. Zasadniczo mówiliby nam, jaka będzie polityka, a my podążalibyśmy za tym, co mówią ludzie Gatesa.